Czas na audycję Gość Radia 5, a w naszym studiu tłoczno, bo gościmy pan Andrzej Koc, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Wełków. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam radiosłuchaczy. Oraz młodzi sportowcy Gabriel Kleban i Antonina Smolańczuk. Witam was bardzo serdecznie. Dobry. A spotykamy się, aby porozmawiać o sportowym podsumowaniu minionego sezonu przez właśnie sportowców ośrodka. No i panie Andrzeju, sezon można uznać za udany? Można uznać za udany, a dodałbym jeszcze, że za bardzo udany. Mieliśmy całkiem sporo medali. 2 złote mistrzostw Polski, 1 srebrny, 4 medale brązowe. Poza tym jeszcze braliśmy udział w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, gdzie posypał się grat medali, zdeklasowaliśmy całą konkurencję. Także ten sezon, jeżeli chodzi o sekcję wioślarską, naprawdę trzeba powiedzieć, że był wyjątkowy. Dla pana jako dyrektora najważniejsze trofeum w tym sezonie to? Myślę, że tutaj siedząca obok mnie Antonina Smolańczuk, złoty medal w kategorii juniorów, bo tutaj mamy kategorie wiekowe. Jest to naprawdę ogromne osiągnięcie, zważywszy, że no, na Mistrzostwa Polskie pływają zawodnicy z całej Polski. Są kluby naprawdę potężne, takie jak kluby z Bydgoszczy, z Trójmiasta, Szczecin, Kraków, Poznań, Kruszwica. I w tej naprawdę ogromnej konkurencji my się odnajdujemy. Nie jesteśmy jakimś tam chłopcem do bicia. Potrafimy, wiemy, co prezentujemy, jaki mamy potencjał. No i przywozimy te medale. Zawodnicy, zawodniczki przywożą. Ełk wioślarzami stoi. To wiemy już od wielu lat. No i tutaj też pomaga chyba zaplecze sprzętowe i lokalizacja waszego ośrodka. Tak, ewaluuje to wszystko w latach 60. na Cyplu w innej lokalizacji. Zaczynało się ełckie wioślarstwo. W latach 80. dzięki staraniom trenera Zemela, Tadeusza Zemela, powstał ośrodek na Cyplu w tym miejscu, w którym się znajduje, adres Grunwaldzka 10 i funkcjonuje do dzisiaj. Za mojej kadencji udało mi się ten ośrodek przebudować, zmodernizować, trzeba powiedzieć diametralnie, zupełnie. To, co było, zostało wyburzone, powstał nowy obiekt, zmodernizowaliśmy hangary, w którym przechowujemy sprzęt wioślarski, żeglarski. Całe nabrzeże zostało przebudowane, mamy naprawdę nowoczesne pomosty. Zawodnicy, którzy trenowali u nas jeszcze w latach 90., a którzy mają orientację, bo też osiągali sukcesy międzynarodowe, mówią, że mamy jeden z lepiej wyposażonych i funkcjonujących ośrodków w Europie. Mówię o sprzęcie, bo też warto dodać o to, że nie tylko macie taki sprzęt, że nie tylko możecie trenować w wakacje, w ciepłe dni na wodzie, ale też zimą. Tak, specjalistyczna hala basenowa, 6-stanowiskowa i właśnie w tych dniach będziemy napełniali ten basen wodą. Służy on do treningu zimowego, szczególnie dla młodych adeptów wioślarstwa, koordynacja ruchowa, synchronizacja ruchów, co jest niesamowicie istotne w większych osadach, takich jak czwórki, ale nawet i dwójki. Synchronizacja musi być i to jest podstawa dobrego wiosłowania. Teraz chciałbym się skupić na Jeziorze Ełckim, bo lokalizacja MOS-u jest no, idealna wręcz można powiedzieć, ale czy samo Jezioro Ełckie i to jest dobry akwen do trenowania dla młodych, początkujących adeptów? Z tego co widzę, to tak. I takie są też odczucia zawodników. Mamy do przepłynięcia dystans w kierunku Rybakówki. To jest około 1000 metrów, dystans rozgrzewkowy. I później już wchodzą w właściwy trening, przepływając całe jezioro. To jest dystans prawie 5 kilometrów. To jeszcze zależy, jakim torem się płynie. Nie mamy co prawda torów wieślarskich na naszym jeziorze. Niemniej jednak przyjeżdżają też kluby z innych miast w wakacje i bardzo sobie chwalą tą lokalizację i te możliwości, jakie to jezioro stwarza. No już też niedługo pozbędziemy się żółtego namiotu z jeziora, to też troszeczkę miejsca się zrobi. Z żółtym namiotem mieliśmy też niezłą historię. Swego czasu świeżo upieczona mistrzyni Polski kupiliśmy nową łódkę, która kosztowała ponad 60 tysięcy złotych. Jako pierwsza miała możliwość tą łódkę przetestować. Trafiła. Wiadomo, że wioślarze płyną tyłem do kierunku płynięcia. Zaliczyła dzwon, czyli trafiła w to żółte urządzenie. Łódka się złamała, ale mieliśmy, bo już przeszedł na emeryturę,
pana Szkutnika, który rewelacyjnie tą łódkę naprawił i dalej pływa i zdobywa dzięki wioślarzom też medalowe miejsca. Także już niedługo ten problem zniknie, to już wiemy. Teraz, panie Andrzeju, chciałbym, żeby pan powiedział, jakie sekcje są w MOS-ie? Szkolimy w 4 sekcjach. Ta najprężniejsza to jest oczywiście wioślarstwo. Szkolimy w żeglarstwie i tutaj taki apel. Mam tą możliwość. Bardzo bym się chciał zwrócić do rodziców dzieci, które już skończyły 6-7 lat, bo to jest taki dobry moment na to, żeby przygodę z żeglarstwem zacząć. Mamy naprawdę rewelacyjny sprzęt do pływania. Mamy świetnego trenera, mamy warunki i bardzo zachęcam. Zajęcia są bezpłatne, wszystko jest do dyspozycji, także warto byłoby skorzystać, zważywszy, że warunki ku temu mamy. Poza tym szkolimy jeszcze w pływaniu i w lekkiej atletyce. No właśnie, tutaj wspomniał pan bardzo ważną rzecz, rodzice, bo to w sumie można śmiało też powiedzieć, że to od nich zaczyna się zawsze przygoda dziecka, czy to ze sportem, czy to z muzyką, bo zawsze jesteśmy zachęcani przez rodziców. No i też tak podobna sytuacja jest z MOS-em, że jak jest sukces dzieciaków w MOS-ie, no to też stoją za tym poniekąd rodzice. No i jaki wkład jest rodzica, jeżeli chodzi o to, żeby... No powiedzieć do dziecka, no czemu nie mógłbyś spróbować, nie mogłabyś spróbować? Wkład jest ogromny, jest decydujący. My dostajemy to dziecko, jest przyprowadzane, czy samo przychodzi z własnej woli, kiedy już ma tych naście lat. To jest jedno, wysłać dziecko, podpowiedzieć, że jest taka możliwość, są warunki. Natomiast bycie blisko tego dziecka. Są wyjazdy i tutaj mam przykład Kuby. Przepraszam, tu mamy Gabriela, ale ma brata Kubę. Ich tata nie odpuszcza praktycznie żadnych zawodów, no ma takie możliwości. Są razem, są wspierani, to też i przekłada się na późniejsze sukcesy. Bycie rodzica blisko dziecka, motywowanie, wspieranie, pocieszanie nie zawsze się wygrywa. Są też i lokaty odległe, ale każda odległa lokata to lekcja do odrobienia, żeby... już tej lokaty nie powtórzyć, a pójść parę kroków do przodu. Chciałbym zapytać o jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. MOS, no przypomnijmy, historia MOS-u sięga tam roku 1963. No jeszcze nie dokładnie, to był LOK wtedy, a MOS powstał w 92, a pierwsze zajęcia zaczęły się w 93 styczeń. Mamy przebudowę, mamy nowy, odnowiony ośrodek. Jakie obecnie są według pana największe wyzwania, jeżeli chodzi o MOS? Trening, osiąganie szczytów, no bo to przyświeca każdemu sportowcowi i każdy trenuje na wiosnę, pokazują dłonie zawodniczki, zawodnicy, burchle pokrwawione. Jest to naprawdę ogromny wysiłek. Przezwyciężanie własnych słabości, dążenie do tego celu pomimo porażek czy słabszych pozycji, takie mentalne nastawienie pozytywne. Olimpiada? To jest ważne. To już do zawodników proszę skierować te pytania. Teraz pogadamy sobie z zawodnikami. Na początku, Antonina, chciałbym ciebie zapytać, jak smakuje złoto? No, dobrze smakuje. Ogólnie, jeżeli chodzi o zawody, to miałaś... Jak oceniałabyś poziom tych wszystkich zawodów, na którym właśnie wywalczyłaś złoto? Zawody jak zawody właściwie. To nie były pierwsze zawody w Poznaniu, na których byłam, więc... Czyli tramy jako takie nie było? Na zawodach nie. Bardziej chyba stresowałam się przed zawodami, jak to planowałam i się martwiłam. Wszystko myślałam, a na zawodach już nie. A jeżeli chodzi o przygodę ze sportem, to skąd w ogóle się wzięła ta pasja? Stwierdziłam, że jak pójdę do nowej szkoły, do liceum, to zacznę robić coś nowego i stwierdziłam, że może właśnie ze sportem, bo nigdy nie miałam do czynienia. A takie typowe sporty drużynowe, typu siatkówka, koszykówka, jakoś nigdy do mnie nie przemawiały, więc znalazłam sobie wioślarstwo i tak się zaczęło. Czy wioślarstwo na początku było dla ciebie dużym wyzwaniem? Miałaś na przykład coś takiego, taką chwilę słabości, że to jednak nie jest dla mnie, że jednak odpuszczę? Czy od początku, jak tylko wsiadłaś za wiosła, to stwierdziłaś, że to jest to? Jak przyszłam na początku, no to nie byłam zbyt dobra, ale wtedy nie chodziło o wygrywanie, tylko po prostu przychodziłam na trening, robiłam trening i czułam się świetnie.
No i o to w tym wszystkim chodzi, żeby sport dawał satysfakcję. Gabriel, ciebie chciałbym zapytać o twój aktualnie największy sukces. Czym możesz się pochwalić? Myślę, że moim największym sukcesem jest brąz na Mistrzostwach Polski w kategorii jedynki chłopców, ale także mogę się pochwalić złotem, które zdobyłem w tym roku i w poprzednim na międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, także w jedynce. Jeżeli chodzi o twoją osobę, to jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę z polecenia brata, można powiedzieć. Chodził tutaj dużo wcześniej, zaczął właśnie od żeglarstwa, potem przeszedł na wioślarstwo, no i postanowiłem, że pójdę w jego ślady, ale zacząłem już od wioślarstwa. Tutaj pan Andrzej stwierdził, że duży wpływ na wasz rozwój, twój i brata oczywiście, mają rodzice. Jak twój tata zareagował na te wszystkie twoje sukcesy? Jak to wyglądało? Był bardzo szczęśliwy naprawdę. Ciężko to opisać słowami, ale no, wspierał mnie, tak? Jednak gratulował. No, bardzo miłe chwile to były. Jeżeli chodzi o sukcesy, no to sami drodzy słuchacze słyszycie, no są i to dosyć spore, ale ja muszę zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Jesteście młodzi, przed wami naprawdę jeszcze kawał drogi, jeżeli chodzi o te szczyty, o których mówił pan Andrzej. I ja bym chciał zapytać o olimpiadę. Czy jednak u was już coś takiego kiełkuje, że jestem na tyle dobry, że chciałbym być jeszcze lepszy i spróbować swoich sił na igrzyskach olimpijskich? Może za 4 lata, może jednak troszeczkę później. Gabriel, jak to u ciebie wygląda? No, myśli są, może by się udało. Fajnie by było gdzieś dalej się dostać, choć ja bardziej myślę o wioślarstwie morskim, czyli nowej dyscyplinie olimpijskiej, która pierwszy raz pojawi się w 2028 roku. Ale jednak gdzieś myśli są, że fajnie by było zajść na szczyt, tak naprawdę, jak najwyżej się tylko da. Antonina? Ja chyba nie myślę o tym na razie. Czyli żyjesz przyziemnym życiem od zawodów do zawodów. Dokładnie. No to ja powiem tak, no życzę wam takich sukcesów, aby jednak wasze marzenia się spełniły, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Przypomnę, Andrzej Kodz, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Wełko oraz Gabriel Kleban i Antonina Smolańczuk byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 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 We'll be right back.